Dobry wieczór, Łukasz Warzecha, Odkodujmy Polskę, ze mną Konrad Kołodziejski, znany i lubiany, wielokrotnie już goszczący w moim programie. Dobry wieczór Państwu. Zaczniemy od tematu, który wzbudza w ciągu ostatnich paru dni wielkie poruszenie, głównie w internecie, ale myślę, że on się przebije powoli do publicystyki również. Zaczęło się od publikacji dotyczącej tego, że niektóre fundacje miały otrzymywać spore pieniądze od państwa, od samorządu, bo tutaj chodziło o samorząd warszawski, w zamian za pewne usługi. I tak sprawa się rozkręcała. Wczoraj bodajże pojawił się wątek szkolenia, które, o tutaj macie Państwo właśnie, bo między innymi zarzuty dotyczyły Kataryny, fundacji prowadzonej przez Katarynę, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej. Wiadomości w bardzo ostrej formie pokazały całą tę sprawę, tłumacząc, że to jest taka pajęczyna, która oplata państwo. Pojawił się wątek przygotowywania przez fundację, która prowadzi m.in. taki serwis Mam Prawo Wiedzieć, i tam Róża Rzeplińska w tej fundacji działa, czyli córka profesora Rzeplińskiego, przygotowywania dziennikarzy TVP do debaty prezydenckiej. Pojawiły się sugestie, że no tak, Róża Rzeplińska właściwie ustawiała pytania, ale potem pojawiło się oświadczenie Krzysztofa Ziemca, który przecież był współprowadzącym tę debatę, że nie o to tutaj chodziło, że to było szkolenie, które miało tylko zaprezentować poglądy kandydatów i tak on je odebrał i był na tym szkoleniu, nie wiedząc tak naprawdę, kto je przygotowuje. I teraz bardzo trudno tę całą sprawę rozplątać, nawet gdybyśmy mieli cały nasz program na to poświęcić, bo ja to prawdę mówiąc widzę tak, i ciekaw jestem, czy ty się ze mną zgodzisz, że awantura została rozpoczęta po prostu po to, dlatego, że Tutsi chcą dowalić Hutu. No okazało się, że tam w jakichś fundacjach siedzieli Hutu, no to Tutsi wyciągnęli te papiery i proszę bardzo, to teraz dopadniemy Hutu. A tymczasem problem oczywiście jest, ale nie możemy go rozpatrywać w takim kontekście, w jakim on został ukazany. Problem jest jaki? Po pierwsze jest pytanie, czy państwo w ogóle powinno dawać pieniądze na jakiekolwiek fundacje, no bo chyba się zgadzamy, że musi być jedna zasada dla wszystkich. To nie może być tak, że fundacje Hutu są złe, a na fundacje Tutsi będziemy dawać. To muszą być jakieś ogólne zasady. Więc czy państwo ma dawać pieniądze w ogóle na fundacje? No i oczywiście pojawiło się mnóstwo osób, które twierdzą, nie, państwo nie powinno żadnych pieniędzy dawać. No ale to nie jest takie proste, bo są fundacje, które dzięki państwowym pieniądzom robią rzeczy, których polskie państwo nie chce zrobić, nie jest w stanie zrobić, albo robiłoby mniej efektywnie, gdyby się zaangażowali w to urzędnicy. Ja podawałem przykład w moich dyskusjach chociażby Fundacji dla Polonii, która prowadzi akcję Witajcie w domu. W ramach tej akcji jest prowadzone liceum polonijne dla dzieci z polskich rodzin, które przyjeżdżają z obszaru wschodniego ogólnie pojętego, czyli tam Białoruś, Kazachstan, nawet Mongolia, Ukraina i tak dalej. Przyjeżdżają do Polski, tu się uczą, tutaj mieszkają w internacie. Ja tę szkołę zresztą wspieram bardzo gorąco. I ona dostawała pieniądze przez kilka lat z MSZ. One nie wystarczały na utrzymanie, w pewnym momencie się ucięły, ale dostawała. No i teraz to jest taki przykład. Czy ta fundacja też ma nie dostawać pieniędzy? Jak to rozwiązać? Jak tutaj znaleźć ogólną regułę? Ja mam wrażenie, że rzeczywiście jest tak, zwłaszcza z fundacjami, że wszystko zależy od tego, czym one się tak naprawdę zajmują, tak? Bo jeżeli one się zajmują sprawami, nazwijmy je, z obszaru życia publicznego, tak jak ty wskazywałeś choćby ten przykład tej szkoły, no to jest działalność, która jest z pożytkiem społecznym, tak bym to określił, taka publiczna. No więc jeżeli mamy rzeczywiście do czynienia z czymś takim, no to wspomaganie państwa jest niesłychanie ważne dla takiej fundacji, dlatego że szanse na to, że ona znajdzie prywatnych darczyńców, a przynajmniej taką ilość środków od prywatnych darczyńców. Bo tam potrzeba dużo pieniędzy. Dużo pieniędzy, właśnie. No to wtedy to jest raczej mało prawdopodobne, że byłaby w stanie prowadzić tego typu działalność. A z drugiej strony trudno sobie wyobrazić, żeby w każdą taką dziedzinę zamiast fundacji wkraczało państwo. No bo jak państwo nie daje pieniędzy, no to ono powinno wyręczyć te fundacje. Tak? No tak. No to byśmy mieli państwo w mnóstwie dziedzin. Że tam, gdzie państwo może wyręczyć, to niech wyręcza. Tam, gdzie nie może wyręczyć, no to w takim razie niech posiłkuje się takim, powiedzmy sobie, fundacyjnym outsourcingiem. Są jeszcze fundacje, które zajmują się zupełnie innymi sprawami. Te rzeczywiście możemy zostawić w rękach prywatnych darczyńców, kiedy mamy jakieś kwestie branżowe, tak, kwestie związane z handlem, przemysłem. Tam czasami rzeczywiście tutaj pieniądze państwa nie są szczególnie ważne. A co zrobić z takimi fundacjami, jak właśnie ta fundacja, w której Róża Rzeplińska działa? No bo po pierwsze mamy tutaj sytuację, kiedy następuje oczywiste skojarzenie, tak, córka Rzeplińskiego, czyli z zasady zła, a fundacja uprzedzona. Ja przyznaję, dostaję od kilkunastu miesięcy newsletter tej fundacji, a dokładnie tego programu Mam Prawo Wiedzieć i prawdę powiedziawszy, ani razu nie złapałem tej fundacji na jakichś uprzedzeniach politycznych. Tam zawsze jest bardzo rzetelnie zrelacjonowane to, co się dzieje w Sejmie, co się wydarzyło, co kto powiedział, skonfrontowane z prawodawstwem aktualnym. To są przydatne informacje również dla dziennikarza. I jak mówię, ja nigdy nie wykryłem tam śladu jakiegoś politycznego uprzedzenia. Ja mam w ogóle wrażenie takie, że problem z tą fundacją, o której mówisz, gdzie jest nie tylko córka Andrzeja Rzeplińskiego, ale też jest córka Bronisława Komorowskiego, tak? Bo to też wokół niej jakby cały też pewien problem się później pojawił, o którym ty mówisz, że wiadomości to nagłośniły. Problem szkolenia w telewizji, przypomnę. Tu problem jest taki, moim zdaniem, on nie dotyczy fundacji jako takich, natomiast dotyczy tej konkretnej fundacji. Rzeczywiście doszło do pewnej niezręczności polegającej na tym, że fundacja, w której była córka Bronisława Komorowskiego, bo raczej o nią w tym przypadku bardziej chodzi niż o córkę Andrzeja Rzeplińskiego, zorganizowała szkolenia dla Telewizji Polskiej. Było to w przeddzień jakby wyborów prezydenckich. I tu się zgadzamy, tak? Absolutnie. I rzeczywiście to jest konflikt interesów i to jest niezręczne. Natomiast nawet jeżeli to szkolenie było przeprowadzone w 100% merytorycznie, bo też nie mamy żadnych sygnałów, żeby tam była jakaś próba przekierowania, uprzedzenia, podania niewłaściwych, fałszywych informacji. Ja powiem uczciwie, że ja nie wierzę w to, że fundacja, w której właśnie jest, z którą jest związana córka Bronisława Komorowskiego, Zofia Komorowska, że ta fundacja, wbrew temu, co się mówi w mediach społecznościowych, a różne rzeczy się mówi, że ta fundacja w jakikolwiek sposób próbowała wpływać na przebieg debaty prezydenckiej. Znaczy kompletnie w to nie wierzę, dlatego że wydaje mi się, że szkolenia, które wtedy były prowadzone i wtedy i teraz, to są zwykle takie szkolenia, w których no tak naprawdę chodzi o to, żeby często chodzi o to, nie mówię, że w tamtym przypadku o to chodziło, ale często bywa też chodzi o to, że to jest szkolenie, które tak naprawdę ma być okazją do zarobienia pieniędzy. Ja przypomnę, że w 2015 roku, czyli w momencie, kiedy było organizowane to szkolenie, kompletnie nikt praktycznie, a zwłaszcza na pewno nikt w telewizji, nie przewidywał zwycięstwa Andrzeja Dudy. Więc tam założenie było takie, że wiadomo, że Bronisław Komorowski wygra, więc po co ustawiać debatę, tak? Więc dla mnie to jest nawet nielogiczne. To jest kompletnie nielogiczne. Zresztą Krzysztof Ziemiec, czyli jedna z czołowych postaci w tej chwili Wiadomości, ona wydała oświadczenie, ponieważ brał udział w tym szkoleniu, tak? Brał udział w tym szkoleniu i wydał oświadczenie, w którym wyraźnie napisał, że było to po prostu jakieś tam szkolenie, na które on jako pracownik telewizji był zobligowany wziąć w tym udział. Seminarium, tak. I nic poza tym się nie działo. Natomiast wszystkie kwestie związane z przebiegiem debaty, z ustalaniem pytań, to były rzeczy, które były ustalane na wyższym szczeblu. I ja w to naprawdę wierzę, ponieważ kompletnie nie chce mi się wierzyć, żeby Zofia Komorowska, ja wiem, że to córka prezydenta, ale że Zofia Komorowska, no to nie jest tej rangi postać, żeby ją Bronisław Komorowski wysyłał do telewizji, żeby ona tam ustalała z Krzysztofem Ziemcem, o co on będzie ją pytał, prawda? No to już może śmieszne. Jeżeli myślimy o jakichś ogólnych regułach, to należałoby na przykład szczególnym nadzorem objąć te sytuacje, w których fundacje są wynajmowane właśnie do wypełniania tego typu zadań, a już w szczególności na przykład prowadzenia szkoleń, chociaż to znów wymagałoby bardzo szczegółowej regulacji ustawowej. Nie jestem pewien, czy ona byłaby w stanie przewidzieć wszystkie sytuacje, które się przydarzają w tym trzecim sektorze. Natomiast ja się w ogóle boję trochę tego, że po tej awanturze nastąpi jakieś ogólne zniechęcenie ludzi do takiej działalności, bo przecież ja uważam, że fundacje, które wyciągają od polityków informacje, które ci politycy chcieliby zachować dla siebie, i to obojętnie naprawdę, którzy to są politycy, też są potrzebne. No pytanie, czy powinny te fundacje dostawać publiczne pieniądze. No ale była taka fundacja, Fundacja Watchdog, która rzeczywiście grillowała w różnych sytuacjach Platformę. Potem jak raz zgrillowała Jarosława Kaczyńskiego, zadając pytania o koszty spotkania z Wiktorem Orbanem tam gdzieś w górach, no to stała się obiektem powszechnej krytyki z prawej strony, która to prawa strona nie miała świadomości tego, co ta fundacja robiła wcześniej. Znaczy nie, no to jest problem, generalnie problem polskiej sceny politycznej, życia publicznego, że my żyjemy w takich kolejnych, które wyznacza nam już ten gigantyczna, bym powiedział, polaryzacja życia, tak? Znaczy to jest tak, że trudno jest większości ludziom w Polsce dzisiaj spoglądać na rzeczywistość ponad to, tak? To jest trochę takie patrzenie albo my, albo oni. To, co ty powiedziałeś, tutsi, hutu, trochę to tak wygląda. Ja mam w ogóle wrażenie takie, że zapominamy przy tym wszystkim o tym, że krytykując, tak jak opowiadałeś o Fundacji Watchdog, krytykując jakąś tam czyjś tam interes, czyjeś działanie, tak naprawdę szkodzimy sami sobie, tak? Znaczy, bo to jest tak, że jeżeli my zaczniemy krytykować rzeczywiście niezależne instytucje i zaczniemy mówić, no, że działają one na rzecz oponenta, no to odbieramy też w dużym stopniu im wiarygodność i uniemożliwiamy im jakby później działanie na naszą rzecz, prawda? Znaczy to jest troszeczkę tak, że jeżeli dzisiaj będziemy chronić takie instytucje, które no, patrzą na ręce rządzącym, to jest duża szansa, że w momencie, kiedy władza mogłaby się w przyszłości zmienić, one będą dalej to samo robić, tylko już będą patrzeć na ręce innej władzy. Więc generalnie rzecz biorąc, tutaj jest problem. Inna rzecz jest taka, moim zdaniem, że takich organizacji jest nie za wiele, tak sądzę, bo jednak polaryzacja jest silna i pewna intuicja społeczna polegająca na tym, że postrzegamy świat, dzieląc go na swoich i obcych, no zaczyna być niestety rzeczywistością w Polsce, tak? To znaczy rzeczywiście troszkę jest tak, że niełatwo jest znaleźć, a przynajmniej udowodnić swoją niezależność. I tutaj ja bym powiedział, że trochę to widzę w pesymistyczny sposób przyszłość. To znaczy, tak jak ja. Tak, znaczy ja nie specjalnie sądzę, żeby udało się to dobrze systemowo zrobić, bo zawsze, praktycznie zawsze będą istnieć czyjeś interesy i zawsze będziemy mieli tendencję do tego, żeby te interesy przypisywać sobie albo przeciwnej stronie. No ale przynajmniej co do jednego, jak rozumiem, jesteśmy zgodni, że jeżeli byśmy ustalali zasady, to czy my, no jeżeli polskie państwo ustalałoby jakieś nowe zasady działania trzeciego sektora uwzględniające te problemy, o których się dowiedzieliśmy, no to one po prostu muszą być takie same dla wszystkich. Tutaj no nie może być próby wybierania tych dobrych, oddzielania od tych złych. Tak. Mnie tylko dziwi jeszcze jedna rzecz, jak już mówimy o trzecim sektorze, dziwne jest jeszcze, że teraz już zrobię przytyczek do drugiej, znaczy do tej bardziej takiej, powiedzmy, liberalno-lewicowej strony, tak? Że do tej pory oni jeszcze nie użyli argumentu putinizmu, tak? Ponieważ jak wiemy, Putin walczy z trzecim sektorem, tak? On walczy, tam wprowadzono zasady w Rosji przecież, że każda instytucja, przynajmniej taka, która jest finansowana z zagranicznych środków, to jest tak zwany agent zagraniczny. Wręcz taką nazwę ustawowo nadano, tak? Specjalnie, żeby upokorzyć, tak? No, agent, tak? Mamy do czynienia z agentem. Więc no, rząd PiS na razie takich pomysłów nie ma i nie sądzę, żeby je miał. Natomiast myślę, że to jest kwestia czasu, być może jutro, może pojutrze, może za 3 dni zobaczymy gdzieś jakąś informację, czy w portalu, czy w jakiejś gazecie, czy w stacji telewizyjnej o tym, że właśnie to jest ostateczna rozprawa PiS-u z trzecim sektorem i szukanie agentury. I to trzeba podkreślić, że to wszystko jest niejako akcja oddolna. To nie jest inicjatywa, to nie są informacje, to nie jest awantura rozpoczęta przez polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy się w nią na razie nie włączyli. Gdyby się włączyli, to dobrze by było, żeby to zrobili na zasadzie dyskusji z przedstawicielami trzeciego sektora, na zasadzie spokojnego przemyślenia zasad, a nie na zasadzie włączenia się w najgorsze mordobicie. I wejścia w charakterze strony. Tutaj nauczką pewną dla PiS może być sprawa aborcji, tak? Której też Prawo i Sprawiedliwość nie, wy, nie wprowadziło tego do agendy publicznej, tak? Tej kwestii zaostrzenia aborcji na przykład. Natomiast skutek rozmaitych błędów PiS zaczął być postrzegany jako strona w sporze, którą de facto nie był. Tak? To jeszcze drugi temat, też internetowy i wirtualny, no ale wokół takich, w takim świecie żyjemy i wokół takich tematów się obracamy, czyli awantura z Facebookiem. Facebook zaczął prowadzić taką politykę, że wystarczyło już w ostatnim czasie, żeby ktoś wstawił na swój profil plakat Marszu Niepodległości z tego roku. Ja to też dzisiaj zrobiłem. No, moje konto nie zostało jeszcze zablokowane, ale być może zostanę. Wiemy, że Sławomir Jastrzębowski, redaktor naczelny Superexpressu, opublikował, o właśnie widzimy tutaj, z tym, że to jest akurat Twitter, że opublikował i ten plakat i jego konto zostało zablokowane. Przepraszam, słowo, no to jest Twitter, dlatego że został już zablokowany. Został zablokowany, no tak, że został zablokowany na Facebooku. Wiemy też, że sprawa nabrała rzeczywiście takiego dużego wymiaru, do tego stopnia dużego, że nawet zareagowała pani minister Streżyńska, która zapowiedziała, że spróbuje rozmawiać z osobami na odpowiednio wysokim szczeblu w Facebooku. No i tutaj ciekawa sprawa jest taka. Po pierwsze, czy jest możliwe obejście Facebooka? Bo już dzisiaj ja dostałem na Twitterze od paru osób wiadomości o tym, że są alternatywne takie sieci, może nie wyposażone w tyle funkcjonalności, ale za to kompletnie poza cenzurą. Zupełnie oczywiście legalne. Ja nie mówię o jakimś tam tym podziemiu internetowym, tylko o takich przedsięwzięciach, które wręcz się reklamują tym, że nie mają cenzury. I po drugie, czy możemy postawić tezę, że Facebook, mimo że jest prywatnym przedsięwzięciem, ale nie może sobie jednak robić wszystkiego, co chce i że to jest po prostu nie w porządku. Znaczy, ja bym zaczął od tej alternatywy dla Facebooka. Ja mam poczucie takie, że oczywiście są, masz rację, rzeczywiście są rozmaite serwisy, które próbują wykorzystać tą sytuację, która jest teraz. Reklamują się jako serwisy, które mają podobne funkcjonalności, które jednocześnie nie mają cenzury politycznej czy też jakiejś światopoglądowej w stosunku do użytkowników, ale jest jeden problem, bo można założyć sobie, że wtedy z takiego serwisu będą korzystać osoby, które zostały zablokowane przez Facebook. Czyli znowu mamy tą polaryzację, czy też zniechęcone. Tak. Ale to jest generalnie zniechęcenie, czy też podział idący według tego kryterium, o którym mówiliśmy przed chwilą, światopoglądowym, politycznym i tak dalej, i tak dalej. Czyli byśmy mieli dwa serwisy. Facebook dla lemingów, powiedzmy sobie tak brutalnie, i ten serwis X, w którym no, by ta cała prawa strona sobie wymieniała się swoimi przemyśleniami. Więc to też nie byłoby dobre, bo założenie jakby tych mediów społecznościowych jest takie, że wymieniamy poglądy między sobą, tak? To znaczy możemy w różny sposób oczywiście wykorzystywać te możliwości. Ale może ten brak cenzury i interwencji dla tych, w cudzysłowie, lemingów też byłby atrakcyjny. Też być może tak. No tak, no, ja nie wiem, bo przecież ta cenzura, o której mówimy, to jest cenzura, która dotyczy raczej tej prawej strony. Tak? To na koniec, bo już mamy ostatnie kilkadziesiąt sekund. Czy dobra decyzja minister Anny Streżyńskiej, żeby spróbować rozmawiać z ludźmi z Facebooka? Myślę, że dobra, tylko że ona sama zastrzega, że może nie być skuteczna. Ona się powołuje też na ministra Błaszczaka. Bo to było takie bardzo ostrożne stwierdzenie. Ona powiedziała coś takiego, to jest nie wprost to powiedziała, ale powiedziała więcej coś takiego, że owszem, spróbujemy coś z tym zrobić, ale Facebook daje nam do zrozumienia, że mówiąc brutalnie, ma nas gdzieś, ponieważ nasza jurysdykcja, znaczy polska jurysdykcja prawna w ogóle nie obejmuje Facebooka. No bądźmy realistami, prawda? No i troszkę tak to wygląda, więc równie dobrze Facebook może powiedzieć, że no cóż, no to są algorytmy, takie są zaprogramowane, a jak wam się nie podoba, nie musicie używać. Tak? No różnie. A jeśli chodzi o alternatywę, to też jeszcze wrócę do rosyjskiego wątku. Zawsze Rosjanie spróbowali zrobić alternatywę, która się nazywa VKontakcie. Tak? To jest taki rosyjski Facebook. No, gdyby w Polsce były środki porównywalne, no tam z powodów politycznych zrobiono VKontakcie, tak? Oczywiście to jest coś takiego, co miałoby... Nie podpowiadaj, bo wicepremier Morawiecki może to podchwycić i może się okazać, że za chwilę wydajemy ileś milionów na narodowy portal, a będący alternatywą dla Facebooka. Nie podpowiedzieliśmy tego wicepremierowi Morawieckiemu. To się wytnie. Dziękuję bardzo. Moim gościem dzisiaj był Konrad Kołodziejski. Ja się nazywam Łukasz Warzecha, a to był program Odkodujmy Polskę. Do zobaczenia.